piątkowy poranek policjanci z małych posterunków policji w naszym województwie oraz dzielnicowej stargardzkiej komendy wraz z funkcjonariuszami z żandarmerii wojskowej ustawili punkty kontrolne na terenie całego powiatu, w których przeprowadzili wzmożone działania trzeźwy poranek. Funkcjonariusze, których działania ukierunkowane na ujawnienie kierujących będących pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, rozpoczęli we wczesnych godzinach porannych. Wyposażeni byli w alkotesty, dzięki którym mieli możliwość w krótkim czasie sprawdzić trzeźwość dużej liczby kierujących pojazdami. Za wykroczenia drogowe mundurowi pouczyli kilkadziesiąt osób oraz nałożyli 7 mandatów karnych. Efektem działań prewencyjnych na terenie Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim było skontrolowanie, a zarazem sprawdzenie trzeźwości u blisko 500 kierujących pojazdami. Zatrzymano 3 nietrzeźwych kierujących.